Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W tym roku, kiedy zaczęliśmy Adwent, to zaczęliśmy go pod tym wspólnym hasłem w polskim kościele: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I to jest jakby temat, który się przewija przez nasze czytanie słowa, albo powinien się w każdym razie przebijać. Bo co to jest Kościół, co to jest owa wspólnota, co to jest owo uczestnictwo. Pan Bóg, jak słyszeliśmy wczoraj, kiedy przygotowywał historię zbawienia, to przemawiał do ludzi przez proroków, przez królów, przez różnego rodzaju wydarzenia, tworząc tę pierwszą wspólnotę. Po hebrajsku to się nazywało kahal, czyli zwołanie święte. Coś Pan Bóg zwołuje i ci, którzy usłyszą, odpowiadają i przychodzą. Potem w ostatecznych dniach, słyszeliśmy wczoraj, przemówił do nas przez Syna, który jest Jego najważniejszym słowem. Chcemy znać to najważniejsze słowo Boga, w którym mówi o sobie, mówi o swoich planach, to patrzymy na Syna, czyli na Jezusa. I Syn zwołał. Znowu mamy takie greckie słowo parakaleo, dokładnie kaleo. Parakaleo, wołać, przywoływać. Od tego słowa pochodzi eklezja, czyli Kościół. I Pan Jezus znowu zwołuje wspólnotę. Zwołuje tych, którzy chcą słuchać. Mówi wielokrotnie: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dzisiaj słyszymy, że są tacy, którzy kiedy słyszą słowo, to zatkali sobie uszy. Kiedy rozmawiali ze Szczepanem, zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć tego słowa, a potem zgrzytali zębami. Też znamy to słowo z wielu Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o tych, którzy nie chcą wchodzić albo zupełnie lekceważą. Nie czują, że jak ważny jest Bóg, lekceważą Boga, to są wyrzucani na zewnątrz, tam jest płacz i owe zgrzytanie zębami. To są ci wszyscy, którzy są na zewnątrz, zgrzytają zębami. W Starym Testamencie to określenie ci, którzy zgrzytają zębami, było zawsze na oznaczenie wrogów Boga, wrogów Słowa Bożego, wrogów Izraela. Ci, którzy zgrzytają zębami. Takimi są ci, którzy kamieniują Szczepana. Ale jak powiedziałem, Pan Jezus zwołuje wspólnotę, do której uczestnictwa zaprasza wszystkich, których woła. Kto usłyszy, przyjdzie i
nie jest tylko po to, żeby stanąć obok, ale po to, żeby uczestniczyć. To znaczy każdy według swoich zadań, według swoich możliwości, bo Pan Bóg tę wspólnotę sobie wyobraża jako swój dom, czyli swoją rodzinę. Ojciec jest tym, który ma inne zadania, on jest tym, który strzeże domu, który ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Matka jest tą, która strzeże ogniska domowego, czyli ma się troszczyć o to, żeby chciało się do tego domu wracać. Wiemy, że to różnie bywa w tych naszych domach, tak samo różnie bywa w tym domu, jakim jest Kościół, ale takie jest założenie, tak sobie Pan Bóg to wymyślił. I jak dzisiaj słyszymy o tym pierwszym męczenniku, to jest taki moment, kiedy ten Kościół już jest dosyć dojrzały. Już jednym z takich dowodów na to, że jest dojrzały, jest to, że już w tej pierwszej wspólnocie pojawiły się pierwsze poważne konflikty. Czasami myślimy, że jak są konflikty, to nie ma dojrzałości. Wręcz przeciwnie. Tam, gdzie pojawiają się konflikty, to jest szansa na to, żeby zbudować coś lepszego, nowego. Pojawiają się pierwsze konflikty, to jest ten moment, kiedy apostołowie w końcu decydują, że nie mogą robić sami wszystkiego i trzeba się podzielić zadaniami i wyznaczają 7, których my czasami nazywamy diakonami. I wśród tych 7 jest Szczepan, który między innymi, jak słyszymy, pełen łaski i mocy, też to określenie pełen łaski, usłyszeliśmy to słowo do Maryi, mówił anioł, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Maryja jest figurą Kościoła, pełna łaski. Szczepan jest tym, który jest członkiem Kościoła i też jest pełen łaski. Pełen łaski i ma moc. Wczoraj też słyszeliśmy, że tym, którzy je przyjęli, dało moc. On jest pełen łaski i pełen mocy i działał cuda, znaki wielkie wśród ludu, ale sprzeciwiali się temu ci, którzy zatykali uszy i zgrzytali zębami. Nazywani są tutaj synagogą libertynów, przetłumaczone wyzwoleńców, cyrenejczyków, z różnych krajów, z różnych miejsc, którzy mieli swoją pobożność, swoją wizję i się sprzeciwiali. No i tutaj słyszymy takie słowa, najpierw, że nie mogli sprostać mądrości duchowi, z którego natchnienia przemawiał, a potem nagle zdanie, gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. Nie ma powodu, gdy to usłyszeli, to znaczy co usłyszeli. Kiedy święty Justyn w połowie II wieku opisywał, jak wyglądała Eucharystia pierwszych chrześcijan. Możemy o tym przeczytać. To świadectwo jest opublikowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. To on mówił, że jak się zbiera to zwołanie, ten Kościół, to na początku, po tych obrzędach wstępnych, wszyscy siadają i czyta się pamiętniki apostołów i pisma, czyli Stary i Nowy Testament, czy Nowy i Stary Testament, i mówi, i czyta się tak długo, jak czas na to pozwala, z założeniem, że czyta się długo. My jesteśmy ludźmi nazywanymi ludźmi instant, czyli nam się zawsze gdzieś śpieszy i lubimy, żeby wszystko było krótko. I pewnie dlatego postanowiono skrócić i to o 55 wersetów to opowiadanie o Szczepanie, bo tu jest powiedziane o tym, że przemawiał, jest zacytowana te 53 wersety z Dziejów Apostolskich. To jest długa przemowa Szczepana, którą można spokojnie nazwać Haggadą, w której opowiada historię narodu wybranego, historię, jak Pan Bóg przygotowuje naród.
bo Szczepanowi zarzucono, tu też nie mamy tego powiedziane, zarzucono, że jest tym, który opowiada o Jezusie, robi duże zamieszanie wśród ludu i opowiada o Jezusie, że On przyjdzie i zmieni nasze zwyczaje, zmieni to, co nam dał Mojżesz i zburzy świątynię, która jest naszą chlubą. I Szczepan odpowiada, opowiadając całą historię od Abrahama, o Abrahamie, o Mojżeszu, dochodzi do Dawida. Mówi, że Dawid nie zbudował świątyni, dopiero jego syn zbudował świątynię, a potem cytuje Izajasza, a wcześniej też mówi o tym, co mówił Salomon, kiedy święcił świątynię, kiedy oddawał świątynię do użytku, tą cudowną świątynię Salomona, i Salomon mówi, przecież Bóg mieszka w niebiosach, niebiosa są Jego tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg Jego. To potem też u Izajasza czytamy. Więc gdzież Bóg mógłby się zmieścić w tej mojej świątyni? I Szczepan to samo mówi. To nie świątynia jest najważniejsza. Tak jak nasze świątynie, które odnawiamy nieustannie albo budujemy, nie są najważniejsze. Bo ta świątynia, którą Pan Bóg zaplanował, to jest ów Jego dom, czyli ta Jego rodzina, którą jesteśmy my jako wspólnota. Raz większa, raz mniejsza, potrzebujemy jasne miejsc, gdzie się spotykamy, ale mówi, to nie ta świątynia jest najważniejsza. Ale Szczepan kończy tamto opowiadanie, mówi, ale wy się zawsze sprzeciwiacie, wy zawsze się sprzeciwiacie Bogu, zawsze się sprzeciwiacie Duchowi, tak jak wasi przodkowie, i nawet się sprzeciwiliście temu Mesjaszowi, którego posłał Bóg, i go wyrzuciliście, zabiliście. Bo mówi, bo jesteście ludem o twardym karku i nieobrzezanych sercach i nieobrzezanych uszach. Nieobrzezane uszy to jest też ten symbol tych, którzy nie chcą słuchać. I wtedy słyszymy, i dlatego na to jest odpowiedź, na to, gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca, dosłownie ich serca zostały przerżnięte jak piłą, tam takie jest określenie użyte, i zgrzytali na Niego zębami, czyli postawili się po stronie tych wrogów Słowa Bożego, zatykają uszy i zgrzytają zębami. I wtedy podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy, rzucili się na Niego, wyrzucili Go poza miasto. Tam jest też użyte słowo ekbalain, to samo słowo, które oznacza wypędzanie demonów, albo to samo słowo, które oznaczało, że Pan Jezus wypędzał uczniów do ewangelizacji, czy Duch Święty wypędził Pana Jezusa na pustynię. To jest takie słowo, które mówi o takim gwałtownym wyrzuceniu, bo ten, może nie najlepsze słowo ryt, ale zwyczaj, który mówił, w jaki sposób się kamienuje, mówił, że trzeba takiego człowieka, którego skazano na śmierć przez ukamieniowanie, zrzucić z wysokości, odrzucić go. Żeby był taki symbol zrzucenia, on pada na plecy, potem się ten, który go oskarżył, ma pierwszy takim wielkim kamieniem cisnąć mu w piersi, a potem wszyscy inni mają go dobijać. I taka rzecz się dzieje. Oni wszyscy odrzucają to słowo, odrzucają Boga. Natomiast Szczepan jest tym, który pokazuje, dla nas jest znakiem tego, co się dzieje z człowiekiem, który uwierzył Bogu. Który uwierzył Bogu, który się objawił, jak wczoraj też mówiliśmy, jako to małe dzieciątko, jako ten Bóg, który się nie wstydzi, że jest mały. On uwierzył w tę postawę, dlatego słyszymy, jak modli się 66. psalmem, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, Jezu, przyjmij ducha mojego. A na koniec wypowiada słowa prawie takie same, jak mówił Jezus na krzyżu. On jest nowym Chrystusem, bo Jezus, kiedy umiera, mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
A Szczepan mówi: Panie, nie policz, dosłownie nie postaw przed nimi tego grzechu. Nie policz im tego grzechu. Umierając, przebacza prześladowcom. Dzisiaj w czasie modlitwy na początku mszy świętej też prosiliśmy: Panie Boże, naucz nas przebaczać prześladowcom. To jest zupełnie nowa postawa. I widzimy, jak bardzo nam tej postawy brakuje. Czasami też mówimy, że przebaczyć można, jeżeli ktoś prosi o przebaczenie. Ani Pana Jezusa nie prosili o przebaczenie, kiedy Go krzyżowali, ani ci, którzy kamienowali Szczepana, nie prosili Go o przebaczenie. Wręcz przeciwnie, jedni i drudzy byli przekonani, że wypełniają wolę Bożą, że robią dobrze. Tu jest jeszcze, znowu gdybyśmy, jest powiedziane, że złożyli szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Saul, Szaweł, nazywany w języku łacińskim potem Pawłem, to jest ten, na którego podziałało owa prośba, owa modlitwa o przebaczenie grzechów. Tym, co zmienia serce człowieka, nie jest przekleństwo, jest błogosławieństwo. Tym, co zmienia serce człowieka, jest przebaczenie. Nawet czasami wobec człowieka, który jeszcze w tym momencie nie okazuje skruchy. Zresztą Pan Jezus i Bóg w ogóle to pokazuje, bo Bóg, Jezus oddaje za nasze życie nie wtedy, kiedy się nawracamy, tylko wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze grzesznikami, kiedy jeszcze w ogóle nie myślimy nawet o pojednaniu. I to jest jedyny sposób, żeby móc ratować ten świat. I to dlatego Kościół te dwa święta łączy razem. Z jednej strony absolutnie uniżony Bóg jako dziecko, które nie może nic, i potem człowiek, który zostaje odrzucony, dosłownie wyrzucony z miasta, zrzucony z miasta, który przez swoją postawę, która jest jak postawa Boga, jak postawa Jezusa, zmienia wszystko. Zaczynając od tego, że zmienia serce serce Szawła, który od tej pory stanie się najważniejszym ewangelizatorem, który przemienił wczesną Europę. To jest słowo, które do nas przychodzi, żebyśmy też reflektowali, patrzyli, co my robimy ze swoim życiem. Czy my ciągle nie jesteśmy przekonani, że musimy walczyć, jak wczoraj mówiłem, jak ci obrońcy tych ruin naszych, że musimy ciągle walczyć o swoje, czy też możemy pozwolić walczyć Panu Bogu. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Panie, Ty się tym zajmij. I przebacz im, nie poczytaj im tego grzechu. Amen.